Siemano wszystkim, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcineczku z Jurassic Survival. Dzisiaj sobie troszeczkę przerobimy naszą chatkę, może ją troszeczkę powiększymy. Chcę zbudować jeszcze dodatkowo rain catcher, ponieważ nie mamy skąd pozyskiwać wody. Wow, jakiś gripon przybiegł do mnie. Wow, co tu się dzieje? Na dzień dobry. Kastet ma. Ho! Ha, 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 widzieliście, jak się frajera podhacza? Pięknie, co on tu ma? Brass Nucleks. Nucleks. Dobra. Brass, czyli co to jest? Miedziany, tak? Miedziany jak kastet? Ty, jaki fajny kastet ma. Dobra, zawijamy kastet. Dodatkowo jakieś nasionka, kamyczki, super. I plecak. Plecak też się przyda. Na razie to odłóżmy sobie do skrzynki. Jak widzicie, mam już kilka ciekawych broni. To odłożę, to odłożę, to odłożę. A ananasy sobie zasadzę. Już 20 mam sztuk, elegancko. To czekajcie, jeszcze sobie dam je może 17 sekund. Dobra, jedna moneta, ok, zawijamy. Pyk. I co? Grilled pineapple, super. Grilled pineapple. Ok. Gdzie mam jedzonko? W której to skrzynce było jedzonko? Dobra, zrobimy w tej. Mam coś do leczenia, 7 sztuk. Skórę też na razie odłożę, kastet mi się przyda. No to lecimy. Muszę nazbierać trochę bambusów, ponieważ kurczę, skończyły mi się na mojej strefie i nie mam z czego stworzyć siekierki. Dobra, pójdźmy pierw na zieloną strefę. Run. Tu jeszcze mamy T-Rexa event, ale to aby udać się na T-Rexa, będę musiał zostawić wszystkie swoje rzeczy, bo mi po prostu jest szkoda, żebym tam padł. Co to jest? Noc? Faktycznie, są tutaj pory dnia. Dzień i noc. Nawet nie wiedziałem. Dobra, zebra. Lecimy pierw z zebrą. Take all. Dziękuwa. Okej, okay. Jakiś tu jest tyłem obrócony, to możemy go podhaczyć na szybko. A, to ten malutki, to git. Ale tego szablozębnego niestety żeśmy też obudzili ze snu. Take all. Take all. Włóczki mi się przydają, bo potem mogę uszyć sobie z tego ubranko. Później wam pokażę. Kurczę, dwa raptory. Dobra. Jeden pad. Okej. Take all. Czy ja mam... Ta broń ile ma ataku? Kukri. 13, 30 damage'a, a to 17. Czemu ja z kukri nie biję jeszcze? Zastanawiam się w ogóle nad tym. To prawdopodobnie tego uderzę na hita małego. Zobaczymy. Pięknie, za 90. Wow. Elegancko. Dobra, tu są dwa jakieś tyłem. Raptor i malutki. Dobra, to raptora na hita. Na hita raptora. Pięknie, dziękuję. Take all. Jak ja sobie na farmie fajnych teraz rzeczy. Kolejny. Kyc. Super. I pierwsza walizeczka. My potrzebujemy w ogóle bambusu nadrobić, bo muszę mieć rain catcher, a nie mam bambusów do rain catcher. Umyślałem, że coś mnie atakuje. Dobra, kolejny. Raptor. Myk. Na 90. Super, super to bije. Dobrze, jeszcze mam 3 sztuki. Z airdropa mi spadły, jakby ktoś był zainteresowany. Jak se mruczy. Take all. Elegancko. Kolejna skrzyneczka. Torba właściwie. Myk. Bandaż. Rubber. Woda. Ok, bierzemy wszystko. I bambusa by się przydało podnieść. Dobra. Palm log. Myk. Teraz tego podhaczymy sobie na spokojnie. A to malutki. Dobra. Ale i tak na hita padnie. Tutaj widzę, że zwiększyli wytrzymałość broni. Nie niszczą się tak szybko jak w laście. Czyli jak najbardziej props. Okej. Okay. Tu widzę czysto. Tu bambus. Dawaj bambusa. Inventory is full. Wypijmy tą wodę. Usunę butelkę. Ej, młody, nie świruj, nie świruj. Dziękuję. Nie, to plant fiber. Ja tego nie chcę. Delayed. Teraz bambusa chcę. Coś idzie? Kolejny. Lady Rain. Stary, zjedz trochę chlebka, co dopiero podskocz.
Kolejny kastet, ale o, miał siekierkę. Super, siekierkę sobie wezmę zamiast czego? O, liny ma też. Kurczę, ten kastet by się przydał mi jeszcze taki troszeczkę. Tutaj mam miejsce. I. Kamienia muszę nakopać? Nie, dobra, na razie nie potrzebuję. Jestem głodny już. Zjedz sobie stary jedno, okej. Tutaj coś mamy, zadymę jakąś. Dobra, malutki jest. Inwentory pełne. Tego sobie ominę, żeby mnie nie zobaczył. To mały. Dobra, pięknie. Lina, dziękuję. Tutaj mamy co to dwa. O kurczę, tygrys. Ale na dwa hity pada, szybko. Take all. No i co? Kolejny tygrysek. Na hita. Dziękuję. Tu są dwa jakieś, jeden przodem, dwa raptory. Dobra, jeden mnie zobaczył. Ucieknę sobie kawałek, żeby tamten drugi mnie nie zobaczył. Na trzy hity, super. Lina. No i tego sobie od tyłu zajdę. I powinien na hita paść. Tak jest, padł na hita. Dobra, czyli strefę mamy już chyba jako tako wyczyszczoną. Teraz chciałbym właśnie sobie kliknę auto. I niech mi szuka bambusów. Gdzie są te bambusy? I co ja tutaj jeszcze mam? To mogę zjeść, on jest mocno głodny. 44 na 69, damy już 48, bardzo mało podnosi to nieupieczone. Dobra, trzy bambusy kolejne. Tam mango jeszcze rosło, nie wiem czy te mango se zerwać. Dobra, na razie pozbieramy sobie bambus. No i poziom nawet wskoczył, 12 poziom, elegancko to idzie. A nie wiem czy w tamtej skrzynce nie byłem przypadkiem. Nie, chyba nie byłem. Dobra, inventory jest full. Spadamy. Dobra, 13 minut zostało jeszcze event z T-Rexem. Pobiegnijmy sobie teraz do chaty, stworzymy rain catcher, coś jeszcze i postaramy się pójść podpieprzyć jajco normalnie T-Rexowi. A patrzcie, jest bambus, jednak rośnie, czyli one, bambusy się co jakiś czas respią, fajnie. Myślałem, że po prostu strefa mi się wyczyści i już nie będzie tu nic rosło, ale widzę to jest znak dżungla i fajnie to przemyśleli. Okej. Rain catcher, ale odłóżmy sobie na razie rzeczy. Gdzie tu jest? O, to trochę. Nie, to nie tu. To nie ta skrzynka, ale to się tu mieści, to też. To zamykamy. To była ta skrzyneczka, tak, śrubki, metal jakiś, włóczki, czy to szpulki, szpulki bardziej, włóczki. Tranzystorek. Okej, a w tej powinien być. Też jeszcze jest metal i sznurówka. Dobra, niech siedzi to na razie tak. O, jeszcze gdzieś miałem. A, tu jest jedzonko. Niech jedzonko tutaj sobie leży. Bandaż też tu damy. A, tu mamy takie śmieci. Okej, tu mamy o. To jeszcze. Dobra. Tu wszystko już jest ok. Tu jeszcze bronie. Dobra, niech na razie tutaj to leży. I postawimy sobie ten rain catcher. Rain catcher. Log. Do tego metal. Gdzie jest ten metal? Scrap metal i papirus, czy co to jest, kurczę. Craft. No i super, mamy pierwszy item. Widzicie, tutaj w Last Day'u były punkty skilli, żeby się nauczyć, a tutaj mamy po prostu od levela dostępne niektóre rzeczy. Dobra, rain catcher zrobiony. Druga rzecz, którą zrobimy, to będzie Stone Cutter Table. Czy ja mam iron barów 10? Mi się gdzieś to posypało. Dobra, bambusy na pewno są potrzebne. Bambusy, deski. Okej, okay, to będę miał wszystko. Deseczki teraz. Metal jest. Bambusy, deski i ten iron bar. Dobra, jest super. Craft. Okej, okay, czyli mamy stół. I to. Teraz może chatkę sobie powiększymy. Chyba w tą stronę na razie będziemy ją budować. Niepotrzebnie tą ścianę postawiłem. Jedną, dwa. O, hit, dobra. I tutaj też sobie ją powiększymy. Cyk, cyk. I cyk. Dobra, gdzie postawimy nasze meble? Jak mamy table tutaj, jest skrzynka, to też damy gdzieś table. Tutaj.
Okej, okay, niech będzie symetryczny, a rain catcher musi też być również na dworze, czyli zrobimy tak samo jak tutaj, dziureczkę, pyk, i rain catcher będzie stał w środku w chacie. No i zarypiście. Teraz możemy sobie wsadzić wszystkie butelki, które mam puste, ale chyba ich nie ma, bo wszystkie waliłem. Dobra, wypijemy trochę wody, raz, dwa, pyk, wsadzimy je tutaj. Nie wziąłem butelek, ja dziękuję. Okej, okay, to mogę odłożyć, bambusy też odłożymy na razie. O, tak, tak i tak. Okej, okay, hyc. I super, to będziemy mieli za 10 minut. Teraz mamy już dwie rzeczy wykonane. Co byśmy teraz sobie zrobili? Inkubator, ale ten inkubator wymagamy jakiś Niles. Wymagają Niles. Zobaczymy, co w tym stole mogę zrobić. Receipt. Aha, na stone bricki. A pewnie stone bricki są do podnoszenia levelu podłóg i ścian. Nie, zwykły kamień. A tutaj? Tu deski i bambusy tylko. Aha. No to nawet spoko. Co potrzebujemy na clothing? Na razie koszulki jakieś tam mam, bo gościa podhaczyłem i z niego spadło. Te spodnie, bandana i buty. Także na razie to mam. Widzę, że tutaj mam do wykonania meat dryer. Pewnie jakaś taka ala wędzarnia, to też możemy sobie to postawić. Bambusy mam, rope mam, plant fiber mam. Dobra. Bambusy, plant fiber, rope. Czy wszystkie rope zużyłem? Nie, rope są. To. Okej, okay, craft. Elegancko. Ciekawe, czy mogę też to postawić w chacie, czy na dworze tylko? Nie, w chacie mogę postawić, no to też niech będzie tak symetrycznie do naszego campfire, czyli no w miarę symetrycznie niech będzie, o tutaj na środku będzie stał, koło tego. I co możemy tutaj zrobić? Aha, na jerki przerabiać. Ale ja te mięso już mam, takie zdobyłem. Czyli nie mamy czego innego do przetworzenia na jerki? Już surowego mięsiwa? Chyba nie ma, nie? Nie, jest jednak mięso jeszcze surowe. Dobra, to niech tutaj się robi na dżereczki. Okej, okay, kolejny item. Kolejna rzecz, którą zrobimy. Training rack. Aha, tutaj robimy sobie normalnie skóry i linę. To potrzebujemy refined bamboo, iron bar i też pulki. 10, 5 i 3. Szpulek ile mam? Są, nawet spora ilość. Teraz po bambusy te rafinowane. Chyba ich już nie będę miał. Trzeba będzie iść zbierać bambusy. Dobra, to mniejsza z tym, na razie zrobimy tak. Odłożymy teraz wszystkie itemy i polecimy na event z Tyrexem. Zobaczymy, czy nam uda się znowu podpieprzyć jajeczka. Hyc, hyc, hyc. Kosę też odłożymy, bo jest jej szkoda. Itemy mi się wydaje, że też. Equip. Ściągamy wszystko. Take off. Jedzonko możemy wziąć, czy nie brać. Tu damy itemy. Jedzonko właśnie może weźmiemy sobie, ale tylko tak z połowę tego. W razie czego, jakbyśmy deadnęli, że będziemy mieli jeszcze coś na chacie do jedzenia. Okej, gdzie ten event? 5 minut zostało. Mam nadzieję, że nam się uda za pierwszym razem. Tum. Dobra, enter. Aha, I am hungry. Dobra, to od razu stary zjedz. Mango, po od razu podpieprzymy, a co? Musisz wszystko tylko Tyrex jeść? Ja też jestem może głodny czasem. Dobra, czy są jakieś krzaki? U góry. Off. Fucken, nie udało się, w drzewo zahaczył. Stój. uderzył mnie, ale już byłem za ekranem, widzieliście to? Nie, time alive. Dobra, yes, wow. Ale zadyma. Jeszcze raz, ta rana spokojnie, to muszę przejść. Drugie. Co, widzi mnie? Czemu on już zobaczył? Czekajcie, może muszę się znowu w krzaki schować, no spokojnie, o co tu chodzi? Czy jak mnie on raz zobaczy już na tym evencie, to już jest koniec. Lipa by była, nie?
Raczej nie, przecież jak ginę. Dobra, z drugiej strony mnie pokazało. Fake. Dobra, mamy mango. Możemy zjeść. Ile tego hungry? 25, nie? Dobra, jemy wszystkie. Gdzie teraz? Skrzynka na dole, dobra. Może trzeba się skradać po prostu cały czas, wtedy będzie on mniej agresywny. Dobra. Take all. Patelnię mam. Wow, ciekawe po co ona będzie. Czy będę mógł z niej bić, czy co? Dobra, tu zawijaj też. Hyc. I co? Dobra, w krzaki. Nura. Co to jest ta patelnia? Aha, ona ma ataku po prostu. Equip. Będę z patelnią biegał. Walił Tyrexa z patelni w czachę. Dobra, mango. Szybko w krzaki. Gitara. I co? Na środku są pewno jaja, nie? Żeby nie było za łatwo przypadkiem. Gdzie on jest? Dobra, idę środkiem, nie? W ogóle nie ma przypału. Są jajka. Cicho. Są krzaki naprzeciwko. Dobra. Dobra. Co mu podpierdzieli łuski? Dobra, gitara. Udało się. Na farcie chyba, co? Take all. Jeszcze mango weźmiemy. Dobra. Idziemy teraz do góry, nie? Tum, turum, tum, tum. Nie widzę ich. Żadnego. Jest skrzynka. Ale na środku co? Po chamsku tak stoi. Ale jakaś taka większa jakby. Jak szybko szuka. Dobra, palimy wroty. Nara. Ta na 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 na. Uuu, myślałem, że będzie troszeczkę gorzej, ale w miarę nam to wyszło. Ile? Trzy skrzynki? Czy cztery otworzyłem? Trzy chyba, nie? Dodatkowo podpierdzieliłem mu trochę łusek. I co jeszcze? Jakąś bazę może zrajdujemy, co? Jedną chociaż, jedną bazę byśmy zrajdowali dzisiaj, mi się wydaje. Okej, okay, tu jesteś, wariacie. Może te bambusy podniosę, wiecie? Podnosimy te bambusy. I zbudujemy se ściany do końca, a jak? A jak? Kolejny. A nie, to był palmlock. Dobra, tu jest bambu. Bambu. Mango. Wszystko jest, tylko trzeba chcieć, kurczę, patrz, cyk. O, zobacz, jakie steki mi się już zrobiły eleganckie. Ja mam patelnię nawet, jeszcze będę smażył na patelni. To tutaj. Puszeczki też tutaj. Ale musimy, stary, zjeść jerki. Nie, no nie to kliknąłem, kurczę. Już, 58, dużo nasz jerki leczy, super. To tylko po dwa, a sardynka jakaś? Jeszcze raz jedną. Dobra, full jest. Jest gościu na żarty, na szczęście. Możemy teraz ubrać sobie rzeczy, ponieważ pójdziemy zradować tą bazę. Dobra, odłożymy jeszcze te rubbersy. Bambusy mogę w sumie może sobie tu dać do przetwarzania, a jak? Tutaj to. Jak zawsze u mnie. Burdel niech będzie w skrzynkach. Cyk, equip. Patelnię sobie zostawimy, jedzenie na razie nie bierzemy. Musimy wziąć tylko siekierki. Także jeżeli chcemy zrobić siekierkę, to potrzebowałem właśnie kamieni. Czy ja mam w ogóle kamienie? Halo? Dobra, są jakieś kamienie. Siekierka. Liść jeszcze powymaga. Liście są? Są. Craft. Trochę jeszcze logów. Ale i tak nie mam kamienia. Dobra. Jedna siekierka jest. Weźmiemy teraz tak o kilofa. Gdzie ten kilof? Jest kilof. Idziemy nakopać kamienia i lecimy coś zrajdować.
Co to, jeden kamień tylko u mnie na biomie został? To ładnie, co? O, tu jeszcze leży jakiś. Raz. I dwa. Dobra, craft. I craft. Bambusy 4. Dobra, odłożę to sobie, bo to mi się, kurczę, jeszcze przyda kiedyś. Okej, cyk, cyk, cyk. No i lecimy. O, patrzcie, jeszcze event przy okazji jest z dealerem. Ale ja nie mam i tak na razie żadnych rzeczy pewnie dla niego. W sumie mam te skrupki z Tyrexa. Poczekajcie, mam gdzieś skrupki z Tyrexa. Nie skorupki, tylko te łuski. Skorupki też tam mogę znaleźć prawdopodobnie w tym gnieździe, ale jeszcze nie znalazłem. Na razie mamy same łuski. Gdzie one były? Tutaj, nie? W skrzynce, bo tam byłem 3 razy już. Dobra, 14 sztuk. Split, on tam chyba wymaga ich 10. Jeszcze raz, split. Coś mi się wydaje, że on 10 tylko dealer chce. Zaraz zobaczymy. Ok, gdzie ten dealer? Akurat jest po drodze, czyli damy tego run, kupimy tą energię za 25 monet i później mamy Dark Hoist. Dark Hoist, coś takiego gościa. Zobaczymy, co on tam będzie miał na Haciendzie. I co ty, dealerku, mój kochany, byś chciał? Tak jest, 10 green skale za normalnie berettę. Przecież jak ja mam berettę equip, stary, pokaż berettę. Jak ty wyglądasz z berettą? Konkretnie. Zapomniałem, że w dealera nie wolno strzelać, bo zaraz będzie zadyma. Jeszcze, kurczę, 2 naboje se straciłem. Ej, nie róbcie tak. To jest złe. Dobra, jest ziomuś. Run. Jestem ciekaw, czy będzie wymagana jakaś lepsza troszeczkę siekierka, czy po prostu tą, co mam, bo nie widziałem w equipment, że była jakaś lepsza. Chyba, że jeszcze dopiero dalej, jak wbije poziom, jest zablokowana. Zobaczymy. Okej. Okay. Wjechać ci, stary, na chatę, ta? Masz dużą tą chatę. Którędy? Tędy najlepiej, co? Nie, normalną bijemy. Super. Aha. Jedna ściana, jedna siekiera. Dobra. Co mamy tutaj? Węgiel. Zawijamy, nie? Co nam szkodzi? Drzwi. Lepiej wejść chyba drzwiami niż ścianą, co? O kurde. Jedna siekiera nam została. No, jedna siekiera. Co on tutaj ma? Pineapple, dziękuję. Woda. Kolejna woda. No ej, bez przesady. Skrzynki są, patrz. Wow, wow. I briki, wow, zarypiście. A w tej co? Pierdoły, pierdoły. Okej, okay, na pewno biorę metal. Metal biorę 100%. Kamień? Czekaj, ja będę mógł stworzyć jeszcze jedną, dzięki temu chyba siekierę. Bambusów, nie mam bambusów, nie wziąłem, nie? Pewnie. No tak, nie wziąłem bambusów. Dobra, lipa. Deski biorę zamiast tych logów, bo po co mi? Co to za czapka? Equip, elegancka. Czapka zimówka i trampeczki. Te ile mają? Speeda 3, 2. Te mają speeda 1. Ale equipment zawsze się przyda. Wody mam dużo. Kill off mi też niepotrzebny. Jedzonko bierzemy jak najbardziej. Się napiję chociaż. To. Możemy jeszcze zużyć jedną siekierę. Dobra, tu je użyjemy. Co Iron Hatchet? Dobra, jest ściana. I co? Dwie skrzynki kolejne, ty, patrz. Kamień. Log. To zawijam na pewno. Spodnie, military trousers, equip od razu. Iglany jakieś, zobacz, 3 speeda. Dobra, jak ja zabieram rzeczy do tego, to mogę sobie zjeść melony. Use. I to kukri. Super drop. Wow. I co? To chyba na razie będzie tutaj wszystko, bo nic więcej nie potrzeba. Dobra, wracamy się na haciendę. Tu są jeszcze jedne drzwi. Dobra, jeszcze jedne drzwi do zrajdowania. Wow, jak ja teraz mam stąd wyjść?
Ale co za tymi drzwiami się kryje, dowiemy się już w następnym odcinku. Także jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć! We'll be right back.